Daj bek. Dobra, możemy grać. Zobaczmy, czy będzie spokój. Nie, Deadpool jest bardzo fajny. Widzę, że zgadzacie. Znaczy, nie oceniam tam względów fabularnych i logicznych i tak dalej, ale bawić się na tym filmie bawiłem przednio. Narzekać nie mam na co. No dobrze, to są karty do wymiany. Wszystkie cztery. Szukajmy czegoś taniego. To można na przykład zagrać. Byłoby to całkiem spoko. No, tragedia. Tragedia. Na fajki. A dziękuję bardzo serdecznie. Spinować mana Tide'a może i fajnie by było, ale to też w sumie mogłem próbować dwa mana Tide'y pod rząd rzucić. Dobra, no ale pójdziemy w tego. To rozdanie to jest jakiś żart chyba, nieśmieszny. Tak, teraz dopiero trójkę. Ale ta trójka na ten sobie jest całkowicie bezużyteczna. Więc rzućmy tego. Tego typa. Czy ja mam w tym deku jakieś kurwa karty za 1 i za 2? Czy nie? Wygląda na to, że nie. Nie mam kurwa armię kart, znaczy tych tokenów 1 na 1. Jak ja mam to wygrać? Nie mogę zagrać tego, bo ginie od dwóch takich. Nie mogę zagrać tego, bo ginie od dwóch takich. Nie mogę zagrać tego, bo ginie od czterech takich i zostaje to i to na stole. Ale chyba to jest jedyna opcja na zagranie. O Boże, chyba mnie głowa zaczęła boleć. Czy udało mi się zrobić jakieś epiki legendy? No jakieś tam epiki wpadły, legend zero. Czy mi się kurwa mózg wyłączył w tej grze? No, w sumie faktycznie tutaj nie ma zbyt dużo early.
my fucking god. Oh my fucking god. To będzie wpierdolix. Na drugą paczkę fajek. Dziękuję bardzo serdecznie. Obiecuję, że kupię. No dobra, to już wygląda trochę lepiej. Trochę. No i co tam, panie Padlodu? Pozwól mi się zastanowić. No i co, stary? Wyle szybko. Muszę się śpieszyć. Kurde, pierwszy raz od chyba 3 lat mam 3 fire elementale, no 2. 3 fire elementale na arenie i co? I gówno. I totalny bullshit, niestety. Nie wiem, czy mi się mózg, kurde, wyłączył, jak ja ten deck draftowałem, czy co? Może tak? Może mi się wyłączył mózg i coś nie pokło. Grywać pan, grywać panie, ja nie. Tak sobie myślę. To se nie myśl, tylko graj. To Stingo! To Stingo! To Stingo! To Stingo! Wcale nie! Zagranie błyskawicy czyści stół, ale zostaje bez niczego, więc... Więc. Pozwól mi się zastanowić. Zobaczmy. Trzy.
Chyba nie pyknie. Wiesz co, zacznij się chłopie wyrażać jak człowiek, a nie jak małpa. Serio. Grajmy tak. Ta gra mnie nie kocha. Znaczy, nie wiem, ja się tak zastanawiam, czy ja po prostu, nie wiem, mózg mi się wyłączył, jak ja ten deck draftowałem, jak teraz tak patrzę. Czy ja tu kurwa nic nie mogę zrobić przez większość czasu. Na coś do odstresowania. Powodzenia z wyzwaniem. Kwota 10 zł. Dziękuję bardzo serdecznie. Dajmy tak. No nie, no dzisiejsza arena to jest jakaś tragedia. Znaczy nie, ta pierwsza była jeszcze powiedzmy w miarę. Ta to jest jakiś kurwa dowcip. I to tragiczny dowcip. No nie, no to jest żart po prostu. I tutaj będzie 2-3 prawdopodobnie. Chociaż. Zresztą no nie mogę kurwa zagrać znowu tego i tego i tego. A muszę się pozbyć tego. No nie wiem. Ale przegrałem to, nie? No bo ja co mam? 3 HP. Face face i co ja mam zrobić? Nic nie zrobię. Nie wiem, ale mam takie kurde wrażenie, jakbym tą arenę rozegrał z jakimś totalnym blackoutem mózgu. Na czym polega ten challenge? Wiecie co, słuchajcie, no i... Ja rozumiem, że ktoś może dopiero przyjść czy coś, ale ma informacje na Facebooku, na YouTubie, w tytule streamu, no ja nie odpowiadam na takie pytania, które może nas znaleźć w 300 miejscach, bo to tak trochę dziwne jest, nie? Surrender? No niestety surrender, no tragedia, po prostu tragedia. Dobra, ale powiedzmy, że wrzućmy tą arenę w zapomnienie, bo to niestety no był jakiś tragiczny żart. Ale czasem zdarzają się areny z dwoma wygranymi. I lećmy do następnej. Pakiet TGT Golda 40 pyłu 0. No niestety, no to była bardzo, 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 bardzo kiepska arena. Rogue'a sobie weźmiemy. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy?
To jest dobre pytanie. Kodo? No weźmy Kodo. BGH, Dżin Zephyrów. Prorok odpada. To na jakiegoś koksa. To jest mega sytuacyjna karta, która bardzo często nic nie robi, ale mimo wszystko. On ten jakiś genialny nie jest, ale ma fajne staty za 5, 4 na 6 i to jest ok, ale tam Mieka nic nie robi, więc dobra, spróbujmy wiem Bigiem Huntera. Pewnie nic się ani razu nie przyda, no ale zobaczymy. Zdrada jest ok, Grzechotnik raczej takim. Weźmy zdradę jako removal Eviscerate oczywiście. Poison kontra Ogro. No wezmę Poisona. Bomber kontra Sprint. Jeden Sprint na arenie zawsze spoko. Two dropy i Kosior. Wezmę two dropa. Przepraszam. To na rogu. Średnio Grzechotnik. Nie. Grabieżca grobowców może być. Grabieżca grobowców kontra piratka. No jest ma tego grobowca w grabieżce. Te trójki są raczej przeciętne, arcymag jest ok. Tarczowy też może być. Kosior kontra działo, raczej to działo. Heal na propsie, a tu i tak nic innego nie ma. To jest słabe, bez smoków nie mam smoków, więc druga zdrada. Drugi poison też może być. Pirat przy dwóch poisonach wydaje się być ok. Trzecie takie za dużo, to jest słabe, więc tego. Ta dwójeczka jak najbardziej. Pirat raczej nie, no. Weźmy już tego. Mechów to ja chyba tu zbyt wiele nie mam. Ale tego nie lubię, to jest słabe, więc weźmiemy technika. No niech będzie ten, bo reszta to totalna tragedia. Tutaj ta piąteczka jest imbastyczna. No weźmy szóstkę. Mechów nie mam, to jest słabe, wezmę nożownika. Może być. Bukanier jest bardzo dobry. Heal się przyda, ukrycie też byłoby nie najgorsze. No tutaj tylko to jest w jakikolwiek sposób krywalne. Którym może być. No tak bez rewelacji też chyba. Niby trochę do tego jest, ale nie mam Blade Flory chociażby, nie mam Fan of Knives. Nie ma AoE, removalu też jakieś masakry czy nie ma. Mam 68,2% minów na arenie. No niby spoko, tylko kurde. No ta arena tym szamanem to mnie po prostu tak, kurwa, nic nie mogłem zrobić. Przez te trzy gry jak przegrywałem. Trochę smutno. Doktor Boom bez rewelacji. Ale wiecie, jedna karta mi areny nie wygra, nie? Doktora Booma można szybko zabić. Na arenie nie wygrywa jedna karta, ani dwie karty, tylko cały deck. I ocenianie deku, kurwa, mam Doktora Booma, 12 wygranych. No niestety tak nie zadziała, bo żeby wygrać, potrzebujecie czegoś więcej niż jednego Doktora Booma. Ale to przychodzi z czasem. Graj. Nożownik. Proszę cię, graj, choć panie. Tak, można mieć dwie takie same legendy na arenie. No i czekamy. Może się doczekamy.
na coś. To jest bardzo złe. To jest naprawdę bardzo złe. No, Mistrzek powinienem najpierw zabić tego małego gnoja. Chociaż nie wiem, w sumie dobrze zrobiłem. Przez przypadek, ale dobrze. A dobrze. Dziękuję, Jaki. A ci to ziomu. And I do it, I care about home, home, home. Poświęcić to... Niestety jedyne, co mi przychodzi dalej, po poświęcić to, to 100. Więc trochę lipo. Może ja zaryzykuję tym, że ja zabiję tego, a ten przeżyje. Hero Power plus broń, znaczy Hero Power plus poison. Tak sobie myślę. No dobra, po dłuższym namyśle wychodzi mi, że zrobimy tak. Ale średnio to i tak wygląda. Zróbmy tak. Niestety trade tutaj nieopłacalny troszkę. Ale co zrobisz? No fajnie, fajnie, fajnie ten boom wygląda. Ale zagranie booma imo byłoby głupie. Więc zagramy sobie tak. Nie spieszy mi się z tym boomem. Okej, będzie. YOLO BOOM, spoko.
Teraz. Jak najbardziej. No w sumie najpierw powinienem zabić tego i zobaczyć, co tam z tego wleci. Prowo. A masz. Co mi tam? Sure, my friend. Na życzenie. Mości szamanie. Graj, weź pan. No i tam szósteczka, wcale nie. No kurde. Jakie kombo-wombo. Łoponie! Coś pan tu rozjebał, wymyślił, stworzył, what the fuck? Podziwiaj potęgę wichrogrodu! Ile ja mam? Za mało. Niech ci będzie. Niech ci będzie. Wygram. Twoja. Nie gram już MTG. Co jest twoim zdaniem dobra przeciwko Control Warriorowi? Felizmage jest najlepszy. Ej! Mamy pierwszą wygraną! Valera! Kontra! Luter! Będę walczyć z honorem! Zachowaj czujność. No zróbmy tak. Kurde, jaka w ogóle muzyka. No poproszę pana baśniowego smoka. Czekać na rozkazy, a mój rozkaz to umrzyj. Graj. Zadzieraj skóryjem, bo ci ryjo łobije. Trochę ryzykowne, Blessing of Kings i tym podobne inne krapy.
Bez obaw, słonka! Kawaleria przybyła! Tak, tak. Let me king. Ma być. Daj, macie pan. Co jest dobre na combo druida? Co jest dobre na combo druida? Dek, który go zabija szybciej niż ty. Ale dek, który zabija go szybciej niż on ciebie. Imho. Tak, wiem, super konkretna odpowiedź. Ale szczerze powiedziawszy, innej niespecjalnie mam. Ja chcę kombinować rabunek. Nie, chyba nie chcę. Zróbmy sobie tak. No i rzućmy tego. Dobra, umarł. Dobra. Muzyka, ale z YouTube'a. Nikt nie pozna naszych tajemnic. Mogę naprawić wszystko. Tylko proszę, żeby to nie była kolejna arena, gdzie typ ma 17 takich kurde typków. Znaczy typek, kreaturek, coś tam. No to akurat nie jest good news. Good news, everyone! Dobra, to zabijamy na lajcie i dogrywamy sobie takiego, czy może takiego, nie takiego. No i pierdut, nie graj. I mam lital, nie mam następnej litana. Dragon Prince na dzisiejszą metę daje radę, nie. Moim zdaniem nie daje. Ale bullshit, że tak powiem. Ta sytuacja. Zakrycie, nie wiem pomysłu, co ja mam tu zrobić. Najgorsze jest to, że to, co zrobiłem, było chujowe w sumie, ale... O Boże. No to pograne. Sweet. Just sweet! Big Game Hunter, proszę, błagam. Healać się jeszcze nie muszę. 14, ja mam 9, 10, 11, 12. A nie lepiej zemstę było zagrać na zombiaka?
Słuchaj, no prosta piłka. Gdybym uważał, że lepiej było zagrać na zombiaka, to bym zagrał na zombiaka, nie? Więc jak masz jakieś konkretne słowa, to możesz napisać całe, a nie tylko takie ech, mech. No i zaczynamy zabawę od nowa. Czy mam odblokowane przygody? No na głównym koncie to mam wszystko odblokowane. No nie jest dobrze. Niestety 6, 10, 3, 4, 2, 3, 9, 7, strzał za 4, strzał za 3, strzał za 4. Nie sprawia, że sytuacja wygląda dobrze. Dobra. The table ogarnięty. The table ogarnięty. Może nie będzie the tragedy. Skąd mam ten rewers na tym koncie? Dostałem, jak je założyłem. I'm best bro, to po co oglądasz? Nic sobie nie wiem, na podwórko pokopać piłkę albo spotkać się z ziomkami, a nie będziesz oglądał czegoś, co jest niemożliwe do zrobienia. Czy tam coś, co jest niemożliwe do zrobienia? Popie. Myślisz, że kto, ktoś będzie płakał? Graj. No kurwa, nie znowu ten, no ja pierdolę. Oh my fucking god. Jak on nie ma jakichś gównianych kart, to nie wygram tego za cholerę. Chcesz mnie potem wyśmiać? Wiesz co, to może od razu cię zbanuję i skończymy ten... naszą... jakąkolwiek kooperację. Co ty na to? Bo wiesz, fakt, że chcesz wyśmiać kogoś, kto próbuje coś zrobić i nawet jeżeli mu się nie uda, to nic się nie stanie, świadczy tylko o tym, że jesteś dorosły. Jak się dzieci rzuciły, sam jesteś dzieckiem.
Tam masz ze 12 lat pewnie, może z 15. Tylko zaczysz na czacie. Jak dużo takich. Więc albo się uspokój, albo się pożegnamy, no i tyle w temacie. Nie skomentuję już, ale tego się kurwa nie chcę. Tego pojedza narzuciłem. No to do roboty. Ej. Dobre zagranie. Podziwiaj potęgę wichrogrodu. No niestety. Będziesz próbował tą serię tak na luzie, czy te dni będą jakoś intensywnie? Będziesz próbował tą serię tak na luzie, czy te dni będą jakieś intensywniejsze? No pewnie będą. Eskorta, udało mi się. Czy jest jakaś wtyczka, która informuje o streamie? Yep. Proszę, tutaj macie zestaw linków socjalowych, w sensie mojego Facebooka, fanpage'a, YouTube'a. Fanpage'a, YouTube'a, Instagrama i wtyczkę informującą o filmach i o streamach. Za streamera czy youtubera? Streamera. Ta gra to chyba chce, żebym się z nią nie zżygał. O brakarz, problem z tym, o czym piszesz, jest taki, że... Problem z tym, o czym piszę, jest taki, że wtedy na początku listy są te same filmy, które od zawsze, nie? Top deck! Top deck! Top deck! Oh yeah! Graj! A, no jak instalujecie wtyczkę, to sobie ją przyciszcie, bo jest głośna zazwyczaj, dosyć mocno. A już kurwa, patrzę na to kodo i mówię, o, będzie dobrze. I dupa. Teraz pytanie, czy zagrywać tego? Się wydaje dosyć bezpieczny i następny Hero Power z tym. Jak zagram Hero Power... No dobra, spróbujemy tak, trochę. Mam ukos. Od którego dnia zacznę grać rankedy? Dołącz lub zginij, mnie tam jedno.
A powiecie mi, jakie mi karty będą... Boże, serio muszę was banować. A powiecie mi, jakie karty będą mi wypadać z pakietów kolejnych? Okej. Czy można link do wtyczki? Proszę bardzo, link do wszystkich moich social mediów i wtyczków. Podowalił, a no. Boże, nawet Big Game Hunter value. Ja pierdykam. To jest chyba Day of the My, kurde, coś tam. Tutaj powinno pójść jakieś ambitne, mądre hasło, ale brakło mi flow, więc nie wiem co powiedzieć. Jak ja to przegram. Tak sobie myślę. Czemu marnujesz czas na idiotów, to się banuje, z tym się nie dyskutuje. Zostań streamerem, czytaj komentarze, o których piszesz i banuj. A nie pouczaj, jak nie masz w tym doświadczenia. Naprawdę. Polecam. Bo łatwo się mówi z jednej strony, niekoniecznie już tak łatwo z drugiej. To wygląda.
się tak. Nie chcę więcej niż jedną kreaturę. Dziękuję. No to do roboty. Kraj. No spoko, Brakar, przeczytałem. Nie wiem, szczerze powiem. Cześć Mati, jak tam dzień mija? No, miał fajnie, dopóki nie przyszła ta gra. Nie no, spoko. Dobra, teraz jest spoko, bo już... Ja już miałem wizję. Jak ja zacząłem tego przywoływacza, tą nowe, jeszcze kurwa tego Flame Strike'a z tą deku, to mówię, no chyba zaraz mnie tu coś połamie, ale jest spoko. Boże jedyny, ale jak ja nie lubię takich stresujących kurde gier, idę zajarać. 3 minuty przerwy, bo za chwilę mnie chyba coś połamie. Zaraz wracam, ryby, zaraz będę.